Cześć, witajcie. Dzisiaj taki szybki unboxing chyba najpopularniejszego szkła w chińskim sklepie GearBest dla budżetowego modelu smartfona firmy Xiaomi, czyli modelu Redmi 7A. Szkło kosztuje kilka dolarów, więc nie przedłużając, przejdźmy do unboxingu. Samo opakowanie informuje, że jest to screen protector szkło Pro Plus. Informacja, że powłoka jest aluminiowa, delikatny dotyk, cokolwiek to znaczy, i jakiś dodatek silikonowy. Powłoka aluminiowa powinna gwarantować to, że nie będzie ani kropel, ani smug na tym szkle. Nie będzie się zbierać takie niepożądane efekty. Made in China oczywiście, druga strona, informacja, że jest to wersja właśnie Pro Plus szkła, twardość H9, jest to chyba najwyższy standard generalnie dostępny, jeżeli chodzi o szkła. Jakaś silikonowa optyczna warstwa, warstwa optyczna PET, samo szkło pod spodem i na końcu nano powłoka. Gwarancja, że nie będzie bąbelków. W większości szkieł oczywiście tych bąbelków nie ma, więc to tylko marketing. I informacja o tym, że jest to HD, chociaż HD już w tej chwili nie jest tak marketingowo nośnym hasłem. Nośnym hasłem anti-fingerprint, czyli nie powinno być odcisków palców. Informacja o tym, że jest to szkło ostatniej generacji, dużo marketingowych. Marketingowego bełkotu, o chemicznych procesach, świetnym excellent, słuchajcie, nie powinno być excellent, no nieważne, doskonały widok. Informacje takie jak kraj produkcji, może w takim razie zobaczmy, co jest po prostu w środku. A w samym środku mamy oczywiście standardowe dwie ściereczki, mokra, sucha, a także, słuchajcie, szkło. Redmi 7A, budżetowy telefon, ale warto do niego również założyć szkiełko, chociaż prawdopodobnie ma na sobie Dragon Traila, ale jeżeli dla kosztu kilku dolarów nie warto oszczędzać, można oczywiście używać bez tego szkła. Myślę, że nie powinno się to rysować, ale dla pewności można takie szkiełko zamontować, bardziej polecam niż folie. Wycięcia są, słuchajcie, na czujniki i na kamerkę, więc na głośnik, więc powinno być dobrze. Szkło jest dosyć sztywne. Ja Wam pokażę też, jak to będzie wyglądać po założeniu na samym telefonie. A Was zapytam w komentarzach o to, czy macie jakieś doświadczenia z tanimi chińskimi szkłami, czy coś zamawialiście z Chin, czy też korzystacie z jakichś szkieł dostępnych w Europie, w Polsce, czy w innych krajach. Dajcie znać w komentarzach. Łapki w górę oczywiście motywują mnie do nagrywania innych filmów. A jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem. Hej, hej. I na koniec polecę Wam jeszcze tutaj film o tym, jak to szkło zamontować i jak ono wygląda na samym telefonie. Hej, hej. Słuchajcie, efekt finalny chyba nie jest zły. Generalnie wygląda to w ten sposób. Szkło jest nałożone. Co prawda, niestety odkleiłem szkiełko i trochę paprochów się dostało pod spód, ale wygląda to naprawdę nieźle. Dzięki za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, oglądania innych moich filmów. No i oczywiście łapek w górę. Hej, hej.